To by było też nie w porządku, jeżeli by taką postawę wykazywali ukraińscy dowódcy wobec swoich żołnierzy. Dlatego, że żołnierza trzeba przygotowywać do tego, że mają podjąć walkę z groźnym przeciwnikiem i być lepszym od tego przeciwnika. Że w naszym społeczeństwie, ale także na Zachodzie, rozbudzane są takie oczekiwania, że lada moment wojna się zakończy, że Ukraina wygra i tak dalej. A co będzie, jak tak się nie stanie? Armia nie może zostawić społeczeństwo cierpiące i sobie prowadzić wojnę, tak? Panie generale, jeszcze jedno pytanie. Ma udzielić społeczeństwu w pierwszej kolejności pomocy. Witam ponownie. Generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego, jest naszym pierwszym gościem. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. Zanim zadam pytanie, szanowni państwo, sonda dla naszych widzów, naszych czytelników. Odpowiadać na pytanie, które jest w sądzie, możecie państwo na naszym czacie. Kto jest bardziej prorosyjski? Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk? Kto jest bardziej prorosyjski? Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk. Możecie również zadawać pytania naszym gościom, tylko pamiętajcie, żeby oznaczyć je hashtagiem pytanie. Panie generale, taki króciutki felieton filmowy, żeśmy zobaczyli. 53. Brygada Zmechanizowana Ukraińska niszczyła rosyjski sprzęt, ale też był tam materiał pokazujący, jak Rosjanie, i coraz częściej to niestety widzimy, dokonywali zniszczeń 3 Leopardów 2R nowoczesny, jeden z najnowocześniejszych sprzętów. Jak wygląda ukraińska kontrofensywa? Tak, oczywiście to jest bardzo ważne pytanie, bo kontrofensywa ukraińska rozpoczęła się, ta właściwa, jej część poprzedzona operacją wstępną do tej kontrofensywy, która obejmowała takie działania, które podyktowane były rozpoznaniem walką rosyjskiej obrony, wyznaczenie najsłabszych miejsc, elinistyczności między wojskami armii rosyjskiej i tym samym wytyczenia tych kierunków uderzeń, które rozpoczęły się, i to jest właściwa już kontrofensywa, 9 czerwca tego roku. W mojej ocenie tą kontrofensywę rozpoczęły nie wojska, które przygotowywane są, czy przygotowały się w głębi, bo one nadal tam są, to są odwody te operacyjne i strategiczne, a rozpoczęły tą kontrofensywę w tym pierwszym etapie i trwań, który dzisiaj jeszcze trwa, wojska będące w styczności z armią rosyjską na tym właśnie froncie 400 kilometrów od Zaporoża do Bachmutu, tak, i na kilku kierunkach. To uderzenie było poprzedzone ogniowym przygotowaniem artyleryjskim i rakietowym, którym celem było głównie, co jest tam takim celem zasadniczym, żeby tego ogniowego przygotowania. Co jest najbardziej groźne dla tych wojsk, zgrupowań, które przechodzą do ofensywy z bezpośredniej styczności. Tym także tam przeszły drugie rzuty taktyczne tych wojsk będących w styczności, które właśnie wyposażono w technikę pancerną, czołgi, Bradleye, produkcji amerykańskiej już. Ale ten zasadnicze z tyłu jeszcze, siły są jeszcze z tyłu. I one przeszły do uderzeń, ale powinny być to poprzedzone ogniowym przygotowaniem, którym powinno być obezwładniona artyleria rosyjska, środki przeciwpancerne, przeciwlotnicze, stanowiska dowodzenia w strefie operacyjno-taktycznej. Rozumiem, że tego nie wykonano. Wykonano, ale niedostatecznie. Nie było w moim przekonaniu dostatecznej ilości artylerii i amunicji, bo te cele powinny być w 80% obezwładnione. Czy one już powinny nie działać? I dalej, z rozpoznanej dobrze jeszcze tych wszystkich elementów przez rozpoznanie, bo to jest ważne, żeby rozpoznać, żeby wiedzieć, gdzie to jest rozmieszczone i dopiero w 80% to obezwładnić. Inaczej wyrąbać trzeba na tych kierunkach takie korytarze, bo wprowadzone czołgi, transportery opancerzone, które mają zadanie taką obronę pokonywać czy też przełamywać,
to nie mogą się wiązać walką. To wszystko musi zrobić artyleria, która w tym momencie też powinna przejść do czego? Do wsparcia tych wojsk, kładąc taki wał ogniowy, ruchomy, który też w dalszym ciągu obezwładnia i na skrzydła, i z przodu. Ale co jeszcze istotne zauważyliśmy, panie redaktorze, że przed przednim skrajem obrony rosyjskiej, tam były oczywiście takie wysunięte stanowiska, czy też punkty oporu, tak zwane wysunięte, które miały przejąć częściowo to pierwsze uderzenie na siebie, ale pola minowe, przeciwpancerne, rowy, różnego rodzaju zapory. I co się okazuje? Że one nie były dobrze rozpoznane, że te kolumny, które miały ze marszu je pokonać w tych przejściach wykonanych, w tych polach minowych, się w pewnym momencie zatrzymały, trafiły na miny i to działanie też nie było skuteczne. Inaczej mówiąc, te siły zamiast przełamywać tą obronę, w której wyrąbane zostały w określonych kierunkach te korytarze takie, to się wcinać jak najszybciej, jak najgłębiej w głęb rosyjskiej obrony, gdzieś do 20-30 kilometrów, spowolniły swoje tempo, uderzenie. I to uderzenie jest słabe. Musiały te się siły zaangażować też do walki. W związku z tym, jak widzimy, tempo natarcia jest niewysokie. Dzisiaj tam podobno kilometr na niektórych kierunkach się przesunęło, 200 metrów na kierunku bachmuckim. Są to niewielkie zyski, bo te wojska są walczą. I zadaniem tego rzutu było właśnie przełamanie tej obrony na głębokość do 20 kilometrów. Tej pierwszej strefy, można powiedzieć, rosyjskiej obrony, stworzyć warunki do tych wojsk, które są z tyłu, żeby spotęgować to uderzenie i rozcinać to rosyjskie ugrupowanie broniące tego korytarza między Krymem a lądem Rosji na części i wyjść ku Morzu Azowskiemu, a część nawet skierować się na Krym. Chociaż, jak wiadomo, to wysadzenie Tamy Kachowskiej mocno skomplikowały te działania na tym kierunku i w moim ocenie to jeszcze długo się nie stanie. Musi po prostu teren być osuszony, tego, żeby takie uderzenia tam w kierunku południowym i tak dalej, i tak dalej. Główny wysiłek, jak widzimy, głównie jest skierowany tutaj od Orykowa w kierunku Tokmaku. Dlaczego? Bo tego to jest, że to jest tak też węzeł komunikacyjny i stamtąd wychodzą kierunki, dobre drogi, autostrady w kierunku Militopola, w kierunku Berdiańska i w kierunku Mariupola, czyli w kierunku właśnie Morza Azowskiego. I tam właśnie to jest istotne. I tam jest, jak widzimy, koncentruje się dzisiaj główne uderzenie. Zyski są niewielkie, bo dzisiaj póki co armia ukraińska działająca właśnie w tej pierwszej fazie tej kontrofensywy łamała się tam gdzieś, odzyskała czy też wyzwoliła teren o powierzchni i tam kilka miejscowości, czy kilkanaście, 100 kilometrów kwadratowych. 100 kilo to jest niewielki zysk póki co. Co my wiemy o stratach ukraińskich? Ja jeszcze, oczywiście, pan generał odpowie na to pytanie, taki cytat z pana zresztą. Oburzam się, gdy słyszę, że Rosja już prawie upadła, że Ukraina już wygrywa wojnę, bo wykonała parę skutecznych uderzeń. Nie jest tak, że Rosję można przywrócić jednym palcem. Takie myślenie zresztą stawia w nieciekawym świetle ukraińską armię, która wykrwawia się w walce i którą ta walka kosztuje dużo wysiłku. Czy rzeczywiście ukraińska armia uwierzyła w to, że można Rosję jednym palcem przewrócić? Czy to nie jest troszkę tak, że u nas w Polsce w pewnej sferze publicystycznej odnieśliśmy takie wrażenie, że skoro Putinowi nie udało się w ciągu kilku dni podbić Kijowa, a później widzieliśmy, że ta druga armia świata nie jest drugą armią świata i ponosi dotkliwe straty. Uwierzyliśmy w to, że można tę wojnę bardzo szybko wygrać. Tak, jesteśmy w tej właśnie bardzo decydującym momencie tej wojny, bo to ona zaważy o dalszym jej przebiegu, czy też o tym, bo może być tak, że ta wojna się zostanie zamrożona właśnie też na określonej rubieży. Nie daj Boże, jeszcze raz, żeby to się stało, to jest także w naszym interesie, że tak się nie stało i także Ukrainy. Po cele polityczne Ukraina tym samym swoje, jakie postawiło kierownictwo, mówi, też ukraińskiej armii nie zostaną zrealizowane. Tak, panie redaktorze, tak ukraińska armia nie myśli. Generał Załużny i generałowie rosyjscy
rosyjskie, osyrski. Nie, no, nie mówili, że Rosji nie wolno lekceważyć. To jest bardzo poważny przeciwnik, bardzo groźny, bardzo bezwzględny i tutaj lekceważyć nie można. To by było też nie w porządku, jeżeli by taką postawę wykazywali ukraińscy dowódcy wobec swoich żołnierzy. Dlatego, że żołnierza trzeba przygotowywać do tego, że mają podjąć walkę z groźnym przeciwnikiem i być lepszym od tego przeciwnika, a nie, że on jest byle jaki, w związku z tym można go też byle jaki sposób potraktować. I w naszej przestrzeni właśnie taka narracja powstała, bardzo dominuje ona, że ta rosyjska armia jest słaba, że jest zbita, pokłócona. I często jest to bazowane, na taka narracja, taka opinia na rosyjskiej dezinformacji. Że tam Putin umiera, że Prigożyn się kłóci, że szefa sztabu generalnego skierowano na front, bo się też tam stracił zaufanie u Putina. Mówimy o generale Gerasimowie. Także różnego rodzaju to są dezinformacje, celowo puszczane przez samą Rosję, żeby tak postrzegać armię rosyjską, żeby ją nie doceniać, żeby nie brać ją poważnie i tym sobie osłabiać swoją czujność, przezorność i też mobilizację do pokonania groźnego przeciwnika. Tak jest w boksie. Czasem bardzo dobry bokser, wychodząc na ring, lekceważy swojego adwersarza czy przeciwnika, na tym ringu obrywa, jest nokautowany, bo w wyniku tego właśnie lekceważenia, bo to odbija się też na pewnie stanie psychicznym tego, który podejmuje walkę. W związku z tym, co jest jeszcze groźne, panie redaktorze, że w naszym społeczeństwie, ale także na Zachodzie, rozbudzane są takie oczekiwania, że lada moment wojna się zakończy, że Ukraina wygra i tak dalej. A co będzie, jak to się nie stanie? To jest bardzo groźne. Nastąpi wahnięcie takie i zniechęcenie udzielania pomocy Ukrainie. To wykrzykiwanie właśnie do tego służy temu. Nie można takiej narracji uprawiać. Trzeba mobilizować Zachód. My mamy mobilizować, szczególnie tutaj nasze środowiska opiniotwórcze mają mówić, że Ukrainie trzeba pomagać. Trzeba dawać więcej amunicji, trzeba dawać więcej artylerii, bo tą rosyjską obronę, która dzisiaj fortyfikacyjnie inżynier została rozbudowana i też pojawia się taka narracja, że to nie ma, trzeba tam, że tak inżynieryjnie to okopywać się i tak dalej, to jakieś nieporozumienie. To jest dobrze już zorganizowana obrona i co ten cały system rozbudowy inżynieryjnej, fortyfikacyjnej, te zapory, pola minowe, one są powiązane z czym, panie redaktorze? Systemem ognia. Czy to wszystko jest ostrzelane? Rosjanie już wiedzą, na jakich odległościach, jaki ogień wykonać. Jak Ukraińcy podejdą, to momentalnie wiedzą, co trzeba zrobić, jeżeli artyleria ich nie zostanie obezwładniona, środki przeciwlotnicze. I co jeszcze w tej wojnie się pojawia? Skutecznie, co Rosjanie stosują? O tym piszę, też mówią Instytut Studiów nad Wojną amerykański, że Rosjanie skutecznie stosują system zagłuszania, walki radiologicznej, system dowodzenia armią ukraińską. Nieprzypadkowo. A dlaczego? Dlatego, że to była silna strona armii ukraińskiej, sieciocentryczny system, rozproszone dowodzenie, niehierarchiczne. I teraz się okazuje, jak zakłócone są środki łączności, system ten dowodzenia, no to też to nie funkcjonuje efektywnie. Jest dezorientacja. To też bardzo trzeba dostrzec tą przestrzeń niewidoczną w tej wojnie i tak dalej, i tak dalej. Panie generale, na czym obecnie polega strategia Rosjan? Jakie są ich cele strategiczne? One w ciągu wojny oczywiście ulegały kilkukrotnie zmianie, bo inne były cele 24 lutego minionego roku. Zapewne inne są dzisiaj. Co my wiemy o tych celach strategicznych Rosji i Putina? To bardzo dobre pytanie. Oczywiście od tego zawsze trzeba rozpoczynać analizę wojny. Od celów politycznych, bo przecież wojna jest przedłużeniem polityki. No, to jest, a w rosyjskiej polityce imperialnej armia tam odgrywa szczególną rolę i te działania, czy wojna odgrywa szczególną rolę tutaj, bo Rosja postrzega armię jako jedyny sposób na rozstrzyganie spornych praw, konfliktów i tak dalej. Nie metodą negocjacji, dyplomacji, tylko metodą siły. Metodą siły, nie argumentem siły, tylko siłą argumentu. Nie siłą argumentu, a argumentem siły. W związku z tym
Dzisiaj Rosja już nie stawia sobie samych celów politycznych, jakie postawiła sobie na początku tej wojny, denazyfikacji, militaryzacji Ukrainy, opanowanie Kijowa i tak dalej, rozbicie armii ukraińskiej. Rosja po przegranej bitwie o Kijów, niezrealizowanie celów politycznych właśnie w pierwszym etapie do 9 kwietnia dokonała refleksji. I cele polityczne uległy zmianie. I tak zawsze było. Agresor nie zaczynał z takimi samymi celami i kontynuował i kończył tą wojnę, jak tą wojnę rozpoczynał. Dokonywał korekty zawsze. I tak tym razem to nastąpiło. Rosja dzisiaj sobie stawia trzy zasadnicze, czy cztery zasadnicze cele polityczne. Pierwsze. Rosja już dzisiaj nie walczy z Ukrainą. Rosja nie odpiera kontroli. Walczy z Zachodem. Rosji narracji w przestrzeni rosyjskiej. Dzisiaj to całe przygotowanie. Czy ona rzeczywiście walczy z Zachodem, czy to jest tylko taka propagandowa narracja? Nie jest tak. Oczywiście, że to jest propagandowa narracja na użytek społeczeństwa rosyjskiego, żeby je mobilizować, wciągać do tej wojny, ale też sygnalizować na przykład te uderzenia tam. Ta mobilizacja się udaje? Bo to poparcie nie gaśnie, jeżeli chodzi o społeczeństwo rosyjskie, bo temu też służyła ta częściowa mobilizacja powszechna. Te 370 tysięcy żołnierzy, których zmobilizowano, to też z wciągnięcia społeczeństwa rosyjskiego w wojnę. Wciągnięte zostało. Oczywiście zdarzają się tam różnego rodzaju takie niezadowolenia, ale one nie mają istotnego znaczenia na ogólne zaangażowanie społeczeństwa rosyjskiego w tą wojnę. I to poparcie jest i to społeczeństwo zostało, bo ma swoich synów, wnuków tam, pociotków, braci i tak dalej na tej wojnie. Przecież oni tam walczą, tak? I przygotują się do odparcia. I te uderzenia, które są często O co chodzi w tej chwili Putinowi? No więc to jest po pierwsze, odeprzeć... Czym innym jest propaganda na użytek wewnętrzny i zewnętrzny, ale siadają sobie panowie tam na Kremlu i coś rysują, o czymś dyskutują. Jaki jest cel Putina? Ja wiem, że pan w głowie jego nie siedzi, nikt w jego głowie nie siedzi. Ale to jest czytelne po tym, co się dzieje. Więc w tej chwili właśnie stoi. Zadaniem jest zatrzymać ofensywę, tą kontrofensywę ukraińską. Taki mało ambitny cel. Nie ma siły. Nie ma już. A wojska lądowe zostały mocno wyczerpane. Co prawda w przestrzeni powietrznej tej morskiej Rosja ma tu strategiczną przewagę. Bezwzględną i tak dalej. Powiem, co dalej w związku z tego wynika. Więc pierwsze, na lądzie zatrzymać tą ofensywę i ją zamrozić na tej rubieży tych obwodów Ługańskiego, Donieckiego, Zaporowskiego i Chersońskiego, które Rosja uznała w ubiegłym roku jako integralną część Rosji. Czy na granicach Rosji, można powiedzieć, chociaż dokładnie to się tak nie pokrywa. Tak? Zamrozić. I zmusić... Kontynuować ten konflikt. Nie. Przystąpić do negocjacji. Postawić warunki. Czy ukraińska armia na tej rubieży zostanie zatrzymana, rozbita, osłabiona i nie będzie miała zdolności dalej i żeby je kontynuować, te działania ofensywne, a na Zachodzie liczy na to Rosja, prowadząc też różne działania w tej przestrzeni wojny informacyjnej. Właśnie to rozbudzanie takie oczekiwań, że armia ukraińska wygra i w wypadku przegrania, że ten Zachód, społeczeństwa będą coraz bardziej wykazywać postawę niechętną udzielania pomocy i będzie to na politycy, także wśród polityków takie już pojawiają się głosy w przestrzeni we Francji, gdzieś tam Niemczech i tak dalej, dające pod wątpliwość, czy ukraińska armia jest w stanie wygrać z armią rosyjską na terenie i swojego kraju, wyzwolić ten obszary, które okupuje. To jest pierwsze, doprowadzić do takiej sytuacji. I tym samym wojna przecież się kończy nie na polu walki, za stołem, czyli wypracować dla siebie lepszą pozycję negocjacyjną, której na pewno będą Stany Zjednoczone, może Chiny i nie daj Boże, żeby zabrakło tam Ukrainy. Żeby zabrakło tam Ukrainy. Tam Ukraina powinna być przy stole, nie na stole negocjacyjnym, żeby znowu na Zachodzie nie odrodziły się to myślenie pojałtańskie, że jednak trzeba Rosji ustąpić i te tereny, które ona okupuje w tej chwili, oddać pod administrację rosyjską i także Krym. To byłoby bardzo groźne. Niezgodnie także z naszymi oczekiwaniami i z naszą racją stanu, co tu mówić. Ukraina w tej, według naszych oczekiwań, naszej stacji stanu, tą wojnę powinna wygrać. A czy tak na Zachodzie to postrzegają? Trudno mi to jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. To jest pierwszy cel. Drugi cel jest jaki? Rosja nie zrezygnowała na
z wyniszczenia Ukrainy ostatecznie, czy nie potencjału gospodarczego, militarnego i tak dalej, infrastruktury. Czy chodzi jednak o ten cały czas cel, który był przed 24 lutego, czyli inkorporowania Ukrainy do jakiejś rosyjskiej strefy wpływów? To je, nie, to Rosja sobie stawia taki cel, to jest narracji znowu rosyjskiej, że Ukraińcy jest, dzisiaj społeczność ukraińska jest niereformowalna. Oni się sprzeniewierzyli matce Rosji. To jest zgodnie z tą narracją, jaką Putin uprawiał przed tą wojną, że naród rosyjski, ukraiński, białoruski jest trójnarodem niepodzielnym. W związku z tym to jest jeden naród, trójnaród. W związku z tym, że Ukraińcy zostali tak zdemoralizowani przez Zachód, to jest narracja rosyjska, to już nie ma szans, żeby tutaj cokolwiek uzyskać, żeby zmienić ich myślenie. W związku z tym trzeba ich wyniszczyć biologicznie, wypchnąć z terytorium Ukrainy, wyniszczając tą całą gospodarkę, bo dzisiaj bezrobocie jakie duże jest, kto dzisiaj pracuje, jak PKB wygląda. Więc to już dzisiaj pojawia się tam beznadzieja. Żeby naród ukraiński utracił wolę i gotowość do obrony ojczyzny, bo przecież dzisiaj na tym fundamencie jest zbudowana ukraińska armia. Ona dlatego walczy, bo naród popiera, bo naród nie stracił woli i gotowości do obrony ojczyzny. I Rosja chce to złamać. I cały czas, pan redaktor widzi, nieprzerwanie bombarduje, atakuje obiekty cywilne. Dzisiaj Odessa została zaatakowana. Jakie obiekty? Niewojskowe przecież. Przypadek? Nie. To jest cel terrorystyczny, bo Rosja jest państwem terrorystycznym i ta wojna jest ma charakter terrorystyczny, wyniszczający. I Ukraińców ile milionów dzisiaj jest poza Ukrainą? 8 podobno milionów, tak? I czy wrócą oni do Ukrainy? Czy są szanse na ich powrót? No część, przynajmniej tak. Duża część deklaruje, że wróci do Ukrainy. No więc to jest też trudny proces. To nie jest takie jednoznaczne. W związku z tym Rosja dzisiaj ze swojego terytorium jest bezkarna. Trzeba to wiedzieć, że ona z tego terytorium może ma zdolności, ma zasięgi tego systemu uzbrojenia i może to robić. Nikt jej tam nie może zabronić. No nie ma możliwości, żeby Ukraina nie ma możliwości wkroczenia i zaatakowania terytorium. No były próby podjęte. W mojej ocenie to Białogorodzie, co miało, to przygranicznej tej całej tej obwodzie rosyjskim. Moje ocenie to za wcześnie. Trzeba to połączyć z kontrofensywą. Lepiej to było bardziej efektywne. Natomiast pozwoliło to Rosji się rozprawić do rozpoczęcia kontrofensywy, to spacyfikować. Oczywiście może nie do końca, ale to dzisiaj nie mamy większego wpływu. Nie będzie miało wpływu na destabilizowanie tej linii zasilania walczących rosyjskich wojsk, tego ogniska z terytorium Rosji, zasilania w amunicję, stany osobowe, właśnie dopływu odwodów, drugich rzutów na terytorium Ukrainy. To nie zostało cięte. To jest jeden z też kluczowych warunków, że tę kontrofensywę wygrać, to jest odciąć z terytorium Rosji dopływ świeżych sił, stworzyć strefę antydostępową, przynajmniej na samej granicy, a nie, może nie, niekoniecznie na terenie Rosji, przy samej granicy, żeby to porażać tam, żeby to nie napływało w rejon walk, bo Rosja też ma odwody przygotowane do użycia i jeszcze jej nie użyła. Tam gdzieś około, według mojej oceny, ponad 100 tysięcy żołnierzy różnego rodzaju wojsk lądowych są przygotowane do działań i cały czas się też one przygotowały. Od kiedy? Od zakończenia mobilizacji. Od grudnia ubiegłego roku, tak? Czyli na początku tego roku. Także też są gotowe do działania. Tak, te wojska ukraińskie będące w drugim rzucie, tym operacyjnym i strategicznym, one też są już dzisiaj przygotowane i czekają na efekt działania tego pierwszego rzutu, który w tej chwili prowadzi walki na tym 400-kilometrowym froncie na określonych 3 czy 4 kierunkach, żeby wspomóc to uderzenie, żeby przystąpić. A Rosja ma te odwody po to, żeby i w wypadku takiego działania wykonać przeciwuderzenie. Przeciwuderzenie tym wojskom ukraińskim i tak dalej. Czy tu jeszcze przed nami, zresztą o tym sygnalizuje dowództwo Armii Ukraińskiej, czeka ważna bitwa, walna walka, ta decydująca o kontrofensywie. Kto jest bardziej prorosyjski, Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk? To jest pytanie na naszej sądzie, w naszej sądzie. Głosujcie, czatujcie, zadawajcie pytania. Panie generale, czy Putin jest świadomy tego, co się dzieje na froncie ukraińskim, czy jest oszukiwany przez służby i
wojskowych i sytuacja jest mu przedstawiona w nieco jaśniejszych barwach niż wygląda rzeczywistość. Myślę, że po tych pierwszym etapie już dzisiaj taki sposób bezczelny, nikt tam nie ryzykuje. Natomiast oczywiście według mojej oceny nie do końca otrzymuje pewne informacje, a szczególnie te, które dotyczą porażek. Zresztą o tych ostatnich spotkaniach czy konferencjach, jakie miał, świadczy o tym, że jest w bardzo dobrym humorze, czuje widać świetnie, dowcipkuje i tak dalej. Nie pochyla się z powagą na tym, co się tam w tej przestrzeni dzieje. To świadczy o tym, że nie ma pełnych informacji. Natomiast nie na tyle, żeby nie mieć wpływ na przebieg tego, co się w tej przestrzeni ma miejsce. I w mojej ocenie ten stan nie jest taki, że on nie traci kontroli nad tym, co się dzieje w tej przestrzeni. Mimo że tą operacją dowodzi bezpośrednio szef sztabu generalnego, generał Gerasimow, to jednak on, oddając mu w pełni kompetencje, bo tutaj też doszło do pewnej refleksji u Putina, on przekazał te kompetencje, kierując go na bezpośrednie dowodzenie tą operacją obronną, to przekazał mu zaufaniu, czyli obdarzył go większym zaufaniem, jak to na początku tej wojny było z dniem 24 lutego ubiegłego roku, kiedy to on miał duży wpływ, czyli nawet osobiście tam ingerował nie do końca w sposób profesjonalny, zaburzając to, co wcześniej sztab generalny Armii Rosyjskiej wypracował. Tak też to oceniałem, patrząc na tym, co się dzieje w pierwszym etapie tej wojny. Czy Ukraińcy popełnili błąd, pozwalając na wysadzenie tamy w Nowej Kachowce i czy to było duże zaskoczenie dla strony ukraińskiej i dla Zachodu? No nie powinno być, zacznę od tego, że no nie powinno być to zaskoczeniem, tym bardziej, że tama w Kachowce została zaminowana przecież na samym początku wojny. W lipcu, tak, ubiegłego roku i wszyscy o tym wiedzieli. Nie przypadkowo, to zrobili Rosjanie, więc nie zrobili to Ukraińcy, bo jakby to Ukraińcy planowali, to oni to zrobili, ale to zrobili Rosjanie z określonym zamiarem. Czyli użyć wtedy, kiedy to będzie potrzebne, niezbędne, korzystając także z doświadczeń historycznych, bo w 1941 roku, oczywiście w innych okolicznościach, armia sowiecka, oczywiście inną tamę, ale na Dnieprze wysadziła, tak, to był sierpień 1941 roku. I tu się historia powtarza, czyli to jest, wpisuje się w historię, doświadczenia historyczne Armii Rosyjskiej, taki ich sposób działania, czyli bazując na tych doświadczeniach historycznych, ale także w fakcie, że zaminowane to zostało, to trzeba po pierwsze zminimalizować, jeżeli nie można było tego odbić, tej tamy, czy ostatecznie ten cały obszar, tam skoncentrować swoją uwagę i tak dalej, odbić ją, tak, i mieć kontrolę, a jak nie, to do rozpoczęcia kontrofensywy, bo to było oczywiste, że to nastąpi przed kontrofensywą albo w momencie kontrofensywy ukraińskiej, ewakuować ludność cywilną. To jest obrona cywilna kraju. I tak to się powinno robić. Tak samo przed wkroczeniem obcych wojsk terytorium walk. To też powinno się ewakuować ludność cywilną. I tak dalej. To nie nastąpiło. W mojej ocenie to jest, jak mówię, jako wojskowy, zaniedbanie i oczywiście tak nie powinno się wydarzyć. Nie powinno być to nieprzewidziane. Tym bardziej, że przecież ten 120-kilometrowy front, czyli od Kachowki do ustia Dniepru, został zneutralizowany pod kątem operacyjnym i działań armii ukraińskiej. O tyle też armia rosyjska zaoszczędziła swoje siły, mogła je przerzucać, może przejść ten rejon walk, wzmacniając tam obronę, też kontratakując, czyli poprawiając też efektywność zaczepną tych wojsk broniących się przed armią ukraińską. I długo tam jeszcze nie będą podjęte działania przez armię ukraińską. No właśnie, chciałem zapytać, na ile ta zbrodnia, bo to jest zbrodnia. Tak, to jest oczywiste. Zbrodnia, to nie ulega wątpliwości. To jest porównywane do użycia broni masowego rażenia. Widzimy, jakie są potężne ofiary w ludności, jeżeli chodzi o zniszczenie domostw, straty, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne. Na ile wysadzenie tamy w Kachowce utrudniło i pokrzyżowało Ukraińcom plany
kontrofensywy i na ile opóźniło tę kontrofensywę, czy też może bardzo poważnie uniemożliwiło dokonanie tego ataku jak w takim kształcie, w jakim on był zaplanowany. No to bardzo poważnie. To może być jeden z przyczyn, właśnie to, że to uderzenie, ta pierwsza faza kontrofensywy, która spoczywała na wojskach ukraińskich będących w styczności, one miały przełamać tą obronę z dużym impetem, z takim przytupem, można powiedzieć, szok. No nie wyszła tak jak powinna wyjść, dlatego że Rosjanie wzmocnili tą jeszcze obronę bardziej. Właśnie poprzez pozyskanie tych wojsk, które tam były przygotowane do działań na tym odcinku od Kachowki do ujścia Dniepru, to także ukraińska armia nie mogła wykonać drugiego takiego istotnego uderzenia na drugim operacyjnym kierunku, nie tylko w tej przestrzeni między Dnieprem a Bachmutem, takiego uderzenia wspomagającego, odwracającego uwagę właśnie od Chersonia w kierunku na tam miejscowość na terenie Krymu i tak dalej, czyli w kierunku Krymu. Takiego uderzenia, chociaż ten teren nie jest sprzyjający do tego typu działań, ale tam mogły z powodzeniem zadziałać wojska specjalne, takie, wiesz, te wojska lekkie, ale dużym, przygotowane do działań w takim terenie i tak dalej, i tak dalej. To praktycznie zostało uniemożliwione i długo jeszcze ten kierunek nie będzie wykorzystany. W związku z tym, ale pytanie, jeżeli pan pozwoli, pytanie z czatu. I co jeszcze ważne, Ukraina musiała zająć się likwidacją. Aż do tej likwidacji skutków tej powodzi zaangażowane jest też wojsko. Które trwa cały czas. Dokładnie. Pytanie brzmi, czemu, skoro my wiedzieliśmy, że te ładunki wybuchowe zostały podłożone i tam została zaminowana, nie przewidziano takiej tragedii? No to wracamy do tego, co już było wypowiedziane, że dlatego, że no po prostu trzeba było to, przecież mogły to robić. Jednostki specjalnie, przypominamy sobie film taki o takich działaniach podobnych charakterze, który tam powinien być przeprowadzony, działa na Warony. Pamięta pan redaktor, tak, ten stary film. No bardzo dobry film, świetnie zresztą zrobiony i też mówiący grupie specjalnej takiej, która działała właśnie tak. Tam grupa specjalna, jeżeli podjęła taki wysiłek rozminowania tego w nocy, w różnych warunkach, wie pan, no to są oczywiście ogromne wyzwania, ale dla takich wytrawnych komandosów, tak, które idą z narażeniem życia, to trudny, ale odpowiedzialny, mają przygotowany dokładny plan, to jest do garnięcia w mojej ocenie. Natomiast dlaczego nie podjęto? No to są pytania już do kierownictwa Armii Ukraińskiej, ale to pytanie trzeba stawiać. Tego pytania nie wolno unikać. I bardzo dobrze, że ono się pojawia, takie pytanie. I trzeba, ja myślę, że po zakończeniu wojny odpowiedź na to pytanie padnie. Ale my sami powinniśmy też budować pewną świadomość, że taka drobna rzecz wydawałoby się, ale ona ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o skutek działania wojsk, ale społeczeństwa, bo społeczeństwo ukraińskie też ucierpiało. Armia nie może zostawić społeczeństwo cierpiące i sobie prowadzić wojnę, tak? Panie generale, jeszcze jedno pytanie. Ma udzielić społeczeństwu w pierwszej kolejności pomocy. Jeszcze jedno pytanie. Think Tank Rohan wskazuje, że Rosjanie niszczą zachodni sprzęt w Zaporożu przy pomocy helikopterów. Jakie znaczenie miałoby dla Ukrainy posiadanie F-16? Ja rozwinę to pytanie. Czy NATO powinno Ukrainie przekazać myśliwce? No to jest właśnie słabość też tej kontrofensywy, bo tutaj i śmigłowce, ale też samoloty rosyjskie operują w tej przestrzeni, wyrządzając sporo też kłopotów, niszcząc sprzęt i tak dalej. Śmigłowce tutaj jakby przywracona została tutaj rola śmigłowców na polu walki. Bóg wojny znowu przywrócił właściwe miejsce dla tego rodzaju wojsk w siłach powietrznych, wojsk lądowych, lotnictwa wojsk lądowych, bo śmigłowce rosyjskie też sporo tutaj wyrządzają krzywdy, sporo też niszczą sprzętu i tak dalej, wykonując takie wypady i tak dalej, i tak dalej. Także to jest ważne, żeby mieć lotnictwo, bo one ma to lotnictwo nie po to, żeby wisiało w powietrzu, tworzyło jakiś parasol. Takich czegoś zjawiska nie ma być. To lotnictwo ma służyć do tego, żeby właśnie obezwładniać artylerię, gdzieś tam wojska rakietowe rosyjskie, stanowiska dowodzenia, tak, i odwody, żeby odcinać właśnie tę strefę antydostępową. Do tego służy lotnictwo. To jest budowanie przewagi. Z drugiej strony wojska lądowe przez właściwą obronę powietrzną, przeciwlotniczą, też osłaniając od uderzeń
z powietrza wojska lądowe, niszcząc samoloty, śmigłowce, drony, torują, tworzą korytarz dla działania lotnictwa. Tu jest tak się, takie zjawisko też pojawia się, czyli tworzenia korytarza dla działania przestrzeni powietrznej dla lotnictwa własnego, bo jak my niszczymy środki przeciwlotnicze armii rosyjskiej, to tym samym stwarzamy większe warunki, lepsze warunki do działania lotnictwa naszego. A więc to też wszystko pokazuje ta wojna, że to jest wojna systemów. Systemów, które tworzą system. Z systemów tworzy się system walki, system działań, system wojny. I to zjawisko występuje, ścisłe tutaj współdziałanie, spięte systemem dowodzenia, dobrym rozpoznaniem, które dostarcza na bieżąco informacji na czas i tak dalej. I wtedy to przeradza się na przewagę na polu walki, na wykonanie zadań. Z tego, co pan mówił, wojna może trwać jeszcze długo. Bardzo ciężko ta kontrofensywa, o której rozmawiamy, Ukraińcom idzie. Widzimy, że doznają dość dużych strat i te cele strategiczne zapewne nie zostały osiągnięte. Jeżeli miałby pan, ja wiem, że to jest troszeczkę wróżenie z fusów, bo nie wiemy ani do końca, jak się zachowa Zachód, ani do czego zdolny jest Putin. Inaczej, wiemy, do czego jest zdolny Putin, ale nie wiemy, czy jest, czy użyje tych swoich wszystkich zbrodniczych narzędzi, które posiada. Jakby pan miał powiedzieć, kiedy wojna w Ukrainie się skończy? To na pewno się nie, w mojej ocenie, skończy się w tym roku. Tego typu mrzonki, czy też opowiadania, które w tej przestrzeni miały miejsce, w mojej ocenie, one też są szkodliwe. To też rozbudzanie oczekiwań. My musimy oceniać, ja specjalista, brać odpowiedzialność za słowo. My nie możemy wykrzykiwać hura optymistycznego, różnego rodzaju przewidywań, to nie przewidywania, bo przewidania są zawsze oparte na wiedzy, doświadczeniu, na sztuce wojennej, znajomości agresora, jego możliwości, a także tego, który się broni. To wszystko razem się dopiero można coś zrobić. Według mojej oceny to się nie skończy w tym roku. Tym bardziej, że te działania, panie redaktorze, szanowni państwo, można prowadzić efektywnie do jesieni. Znowu przyjdzie zła pogoda, znowu ten step się zamieni, będzie grząski, grunt będzie jak gąbka, bo znowu pokazuje ta wojna. Teren to jest teatr wojny. I jako, że działania głównie prowadzone są na lądzie... Czas, jak rozumiemy, nie jest sprzymierzeńcem Ukraińców. Nie jest czas. I właśnie to spowoduje, jeżeli Ukraina do jesieni nie jest, powinna tą operację zakończyć, ale mało prawdopodobnie, że tak się stanie. Zwycięstwo. Tak, zwycięstwo. Oczywiście to jest odbicie tego terytorium. Na pewno nie uda się... No, ja życzę jak najlepiej, ażeby odbić Krym. Nawet przecięcie tego korytarza, będzie izolacja tego Krymu, ale jako, że marynarka wojenna rosyjska ma przewagę na Morzu Czarnym, będzie oddziaływać, to Krym będzie taką twierdzą, będzie wyniszczany totalnie, tam wszystko będzie wyniszczane. Rosjanie nie będą się zastanawiać na niczym. I społeczeństwo, które tam jest, może być pozbawione wody, może ucierpieć. No przecież wiemy, jak wyglądała blokada czego? Z historii. No właśnie. No więc to może być powtórka z historii. Czy ktoś się za tym zastanawiał, ubolewał? My często, panie redaktorze, to nie mówię do pana akurat, ale w tej przestrzeni naszej publicznej bardzo ubolewamy i martwimy się nad Rosjanami. Co nie będzie? Co nim się stanie? Co tam wody nie będzie? Rosjanie się nie martwią, a my się martwimy. No daj Boże, żeby nie było. Daj Boże, żeby tam wszystkiego zabrakło, żeby oni się pod ziemię zapalili. Ale myśmy racjonalnie. Tym pozytywnym akcentem zakończmy. Generał Leon Komornicki, były zastępca szefa sztabu generalnego, był naszym pierwszym gościem. Szanowni państwo,